Osobom zdrowym gluten nie szkodzi. Gluten szkodzi osobom chorym na celiakię, prowadząc do zaników kosmków jelitowych. U tych osób gluten musi być całkowicie wyeliminowany z diety, podobnie jak u osób z alergią oraz nieceliakalną nadwrażliwością na gluten. U osób, które negatywnie reagują na gluten, u których nie została rozpoznana celiakia ani alergia, rozpoznawana jest tak zwana nieceliakalna nadwrażliwość na gluten. Przypadłość ta objawiać się może najczęściej bólami brzucha, wzdęciami, zaparciami, bólami głowy oraz ogólnym zmęczeniem. Gluten to wspólna nazwa białek występujących w ziarnach zbóż, takich jak żyto, pszenżyto, jęczmień, pszenica i jej odmiany, np. durum, kamut, orkisz. W Polsce glutenem zanieczyszczony jest również owies. Osoby zdrowe nie powinny całkowicie eliminować glutenu. Dieta bezglutenowa może być niedoborowa w błonnik, żelazo, cynk oraz witaminy. Dodatkowo należy zaznaczyć, że dieta bezglutenowa u osób zdrowych może prowadzić do zwiększenia ryzyka występowania chorób układu krążenia. Na dzisiaj to już wszystko. Po więcej wiedzy zapraszam do kolejnego odcinka 90 sekund o zdrowiu. Jeśli macie dodatkowe pytania, zachęcam do komentowania.